Cześć kochani, Tomek z tej strony TS Design Studio. Dzisiaj przedstawiam Wam Baker Sofa, tak się nazywa, duńskiego projektanta Finny Juhol. Jeden z najbardziej znanych na świecie projektantów właśnie mebli i mid-century, to jest taki styl retro. Sofa jest akurat projektem współczesnym tego projektanta. Niesamowita sofa, jak widzicie. Te oparcie, te łuki, które tutaj są tak wyprofilowane i drewno tekowe. Przepiękna sofa, niesamowity komfort. Jakość wykonania w środku konstrukcji jest naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Tą sofę akurat wykonałem specjalnie na wystawę i teraz przedświąteczną dla jednego z tutaj bardzo znanych projektantów wnętrz. I dzisiaj właśnie szybko jedzie do tego klienta. Jest to taki emergency projekt. Bardzo się cieszę, bo od paru lat ta sofa i tego projektanta, akurat ten model sofy był na mojej liście, żeby to wykonać i akurat zostało to wykonane. Cierpliwie, pokornie czekałem. Komfort siedziska jest niesamowity. Tutaj wszystkie łuki, jak widzicie, ten profil jest tak ładnie wyprofilowany i tak samo to siedzenie. Oprócz tego, że jest wygięte, kąt jest oparcia do tyłu, to jest 115 stopni, tak samo i łuk tutaj jest wszystko ładnie wyprofilowane. Niesamowita się siedzi. Cena jest bardzo odpowiednia tej sofy. Dwie takie sofy można zrobić i cały rok nic można nie robić. Takie są ceny, kochani. Topowe marki mają swoje ceny i one się cenią. I trzeba za to też brać odpowiednie wynagrodzenie za tak zwaną usługę. Po prostu klient tego wymaga i trzeba było na to poświęcić bardzo dużo czasu i ładnie to się wykonało. Tkanina, jak widzicie, w dwóch kolorach, kontrastowa. Na siedzeniu i na górnym oparciu jest jasna i na dolnym oparciu jest ciemniejsza, grafitowa. Tkanina jest to Didar, jest to włoski design, niesamowita tkanina, odpowiednia tkanina do tej sofy, bo musi być elastyczna po to, żeby ułatwić tapicerowanie te łuki. Bez odpowiedniej tkaniny, a nawet dzianina, nie otapiceruje się tak precyzyjnie, tak ładnie pewne zaokrąglenia łuki mebli. To musicie pamiętać. Uciekam do zadań. Teraz akurat mam kolejne zadania przed świętami. Mój rower oczywiście cały czas w gotowości. Jeszcze raz zobaczcie sofę w ten sposób. Serdecznie Was pozdrawiam. Tyle przed świętami mam bardzo dużo zadań. Jest to praca bardzo teraz skoncentrowana i wymaga dużo ode mnie skupienia. Tyle na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Tomek, cześć.